Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z Prawda Świata X. No dziś mamy prawda widzowie piękny dzień, aczkolwiek ja od dzisiaj mam taki dobry humor rano, bo mnie nawet, o, ten osobnik tam co nam biega mnie rozbawił jakimś Angry Birdsem. Więc zaraz pójdziemy do Dave'a sobie z nim porozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Słuchajcie, no, jesteśmy uwięzieni w tym świecie, totalnie nie mam pojęcia, jak możemy stąd wrócić. Aczkolwiek marzę o tym, żeby już stąd wrócić, bo nie chce mi się już tutaj być, naprawdę. To jest tragedia. Aczkolwiek widzowie, w miejscu, w którym chce mi się bardzo być, to są kidowice.pl. Serdecznie was zapraszam na serwer mój i Dave'a, ponieważ tam możecie sobie zagrać na świetnych trybach One Block i również kidowice SMP. A już w ten weekend pojawi się u mnie odcinek, w którym będzie wielki konkurs budowania widzów, budowli. No jeszcze nie powiem wam, jakich budowli, ale będziecie mogli to zobaczyć mnie na odcinku, ponieważ film już został nagrany i wyszedł naprawdę bardzo zacnie, więc musicie to koniecznie zobaczyć na kanale Szczypson Plus. Serdecznie was zachęcam i wbijajcie na serwer kidowice.pl. Dobra, lecę po Dave'a, bo on tutaj coś kurczę kombinował. Ja do teraz nie za bardzo wiem, gdzie kto mieszka. Tu widzę, że jakaś hawira została wysadzona, nie wiem o co chodzi, ale jest to jakaś dziura, jakieś tabliczki na dole. Dobra, gdzie jest Dave? On tu gdzieś przebiegał i se pobiegł gdzieś. Ten jego namiot jest pusty, on gdzieś po... O! Witam. No co tam? No co tam? No witam, no, słuchaj, powiem ci tak. Przeszedłem się po okolicy, nie? Znalazłem trzy naprawdę okazałe Angry Birdsy. I... Ale ty sobie możesz dać spokój z tym Angry Birdsem. Ale dlaczego? Ja nie wiem. Widzowie, on mnie gnębi psychicznie od 20 minut. Po prostu ma bekę ze mnie. Tak, że, nie tak, że cię gnębię, po prostu... Stary, kurde, zaufaj mi, ja chcę jak najlepiej. Odkryłeś sposób. Angry Birds go osłabił. Dlaczego nie chcesz spróbować ponownie? Dlaczego? A, słuchaj, dlaczego? Mam lepszy pomysł. Kurde, dlaczego? Mam lepszy pomysł, to teraz ty przyjedź, no. I ty go uderzysz, kolejny Angry Birds. Nie, bo ja mam daleko. Słuchaj, no stary, ja nie przywiozę Angry Birdsa na taką odległość. No jak nie, tylko godzina, no weź. No to mam Angry Patyk, gdzie ty jesteś? Za tobą. Angry Stick. Dobra, co to jest? No i widzisz, kurde? I to widzisz? Są te twoje żartowania nie, z Angry Birdsów. Nie, ja, moim zdaniem, no w sumie może tak, ale co to było? Ja to pierwszy raz widzę. Może to jest jego czuły punkt. Idę po ciebie. No ładne jaja, dobra, Lamus, czekaj. Ale łatwo, SSS, ale kryjówka. Stary, kurde, mega. Zaraz będziesz się chował w identycznej. Wiesz, mega. To... Ty! Angry Birds! Nie, no dobra, słuchaj. Dobra, ale co to były za napisy? Myślisz, że to ten X do mnie pisze? No ale on też do mnie to napisał. Ja to też widziałem. No ale napisał Szczypson. No tak, no bo on ciebie prawdopodobnie dzisiaj pojma. Ty no... Dlaczego tak sądzisz? Co? No to Angry Birds mi tak powiedział. Aha, Angry Birds ci tak powiedział. Czyli masz z nim kontakt. Oszukisto. Dobra, dlaczego tu jakaś burza fali? Dobra, nie, stary, chodź na chatę. Ja tu jest! Już się wystraszyłem! O nie, stary, chowaj się. Jestem schowany. Gdzie ty jesteś? Jestem tu. To moją kryjówkę pewnie schowałeś, świetno, co ją tak wyzywałeś, co? Nie, ja jestem schowany za liściem. To tam było też za liściem. Niedaleko ciebie. No nie, no nie widzę cię, gdzie jesteś? Kurde, na drzewie, no, że się szlepię. No to mówię, że w mojej kryjówce! Na drzewie, nie w swojej kryjówce. Na drzewie. Dobra, nie, stary, słuchaj, chodź, musimy obgadać. Nie, stary, ja proszę, bo ja się troszkę zacząłem obawiać lekko. Nie chowajcie się. A widzisz, on jest taki. Może taki właśnie sztuką jest się nie chować. Właśnie. Może pod latarem. On tu lata. Ej, co jest? Kurczę, on rzucił jakoś. On czymś rzucił. Czekaj, wychodzę. Co on wyprawia, ty? On mi dom rozwala. A ja widzę to, no. Ale wolnego. Czekaj, rzucam w niego tą dzidą. Nie trafiłem. O nie, on widzi mnie. Ej! On rzuca we mnie ten D&D! Czekaj, rzucam w niego tą dzidą. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Ale spokojnie, zaraz trafię. On jest tu blisko. Chodź tu. No ja jestem. Nie, czekaj, no ja tu łażę po tym lesie. Czekaj, bo ja próbuję w niego tą dzidą strzelić. Chcesz sobie rzucić dzidą? O, jest koło mnie. Ja nie chcę tego. O, czekaj, stoi tam. Pyk! O nie, odbiło się to od niego. A tego nie bije. No człowieku, no przecież sprawdziliśmy, że go nic nie bije. Nie, no Angry Birds go bije. No Angry Birds tak, ale masz tu Angry Birdsa? No ja już mówiłem, że znalazłem kilka, to ty mówisz nie, dawaj stary, będziemy go bić kaktusem. Ale ty jesteś głupi, ale a nie ma Angry Birdsów stary rzucanych w Minecrafcie, no. Stary, wszystko co da się chwycić do ręki, da się tym rzucić. Patrz, udowodnię ci to. Patrz, biorę, no. Urywam kapkę trawy, o. Widzisz to? No i co? Ale rzut, wow. Stary, ale rzut. Może niedaleko, ale rzut. Ale rzut. Na pewno by go to zabolało. To słuchaj. Pokaż mi, jak tym Angry Birdsem chciałeś rzucić. Tak chciałem mi rzucić. Poszło. No ale nie zrobić tak. Poszło, pękło. Ten Angry Bird, którego ja mam, on jest jeszcze o tyle lepszy, on wraca.
No dobra, ale takiego Angry Birdsa byś tak nie rzucił. Patrz, ale co on tam wyprawia? Czekaj. Bo to jest podejrzane, co on tam wyprawia. To coś buduje. To mi buduje jakiegoś Y'a nad tym. Właśnie, stary, patrz, pokaż ci coś. Chodź tu szybko. Chodź, patrz, tu chodź na to drzewo, może za to. Chodź, tu. Dawaj, no. Tu jest, patrz jaka baza. Dobra, dawaj, no i co? Patrz, taką książkę dostałem. I zastanawiam się, o co chodzi. O co chodzi? Czemu cię to tak bawi? I ty się w takim czymś zastanawiasz, o co chodzi? Tak. No X plus Y równa się miłość, no. No dobra, ale jaka Y? Ja nie wiem, o kogo chodzi. Dobra, on jakiegoś X teraz robi. Z tego, co on robi? Co on wyprawia? To jest połączenie Y i X-a. A kim jest Y? To jest dziewczyna. On ma dziewczynę? No, nie wiem, że są razem. To jest ogólnie chyba palionka podobno, ta Y. Ale ja to słyszałem tak na 40%, nie jestem pewny tych informacji. Dobra, czekaj, przerywam to jego budowanie. Poszło! Ajajaj, uniknął. Przecież ty nie rozumiesz tego, że to nic nie bije. Rzuca do nas! No ale przynajmniej go jakoś odstraszam, nie? Może trochę. Siak, dobra, czekaj. Kurde. Panie X-ie, proszę przestać! Proszę... Co mi zrobił z chatą? No nie no! W końcu wygląda czyjś jak powinno. Tutaj tchórzu? Oho. Ha. No ciekawe. Dobra, idę do niego, trudno. Idziesz? Mówi się trudno i żyje się dalej. No stary, zniszczy mi Javiera, nie ma co się go bać. Nie można być twardym, trzeba być miękkim. Dobra, słuchaj mnie, X-ie. Daj nam święty spokój, pozwól nam wrócić na palionowo, bo będę rzucać... Odłóż tą kulę dziwną, co ty to masz w ręce w ogóle? Kurde, cały czas mnie biją te pająki latające. Ej, ty masz jakiś miecz! No mam, no. Ty masz taki miecz i ty mi nie mówisz? A może to go pokona? Ale uderzyliśmy go z niego i aha, nic to nie i też dało. Nic. Dobra, czekaj, no. O co tu chodzi z tym X-em? To jest jakieś podejrzane, dziwne coś. Czekaj, wychodzę tu na górę. Zobaczmy to, jak to wygląda. No, a gdzie on poszedł w ogóle? Koło ciebie jest. Gdzie? Pod tobą. O kurde, dobra, ty, on się patrzy na... Ojeny, a mnie to podrzuciło. Nie. Co? Jednak ten, co się Angry Birdsa boi, to nie jest taki słaby, co? Kurczę, no właśnie, ale... Słuchaj, ja uważam, że... No nie, ja nigdy nie powiedziałem, że on jest słaby. Ja uważałem, że... O, tam coś strzela. Dobra, stary, wiesz co? Nie, ja idę rozwalić, ja bym rozwalił tego X-a i tego Y-ka. No to... Nie, ja tam nie idę, stary. No czemu nie? Normalny. No bo kurde, nie widzisz, że on tam stoi? Nie, no dobra, czekaj. Poleciał gdzieś. Dobra, git, to jest czas na to. Nie, tam się kidra, widziałem go. Genialny pomysł, Filipie. Patrz, tam jest, ja no nie. Ja nie chcę być no w nie, udziału. No nie, no Dawidzie. Dobra, nie, dawaj niż. Dobra, dawaj. Dobra, ale czekaj, osłaniaj mnie, rzucam ci to, oddaję ci tą moją dzidę. Ostrażaj go tym ciągle, rozumiesz? Ma kurde wiedzieć, że jest pod ostrzałem. A ja to rozwalam. A ja to niszczę. Fajne. No fajne, dawaj, fajne, dawaj, też dawaj. Wraca, dobra, uwaga, tu. Dobra, niszczymy to. Dobra, rozwalam tego X-a, najpierw Y-a, raz, jestem dwa, z tyłu trzy. Po sterunku. Strzelaj do niego, strzelaj.